Cześć wszystkim, z tej strony Astrid. Witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Assassin's Creed Brotherhood. Dobra, jesteśmy sobie ponownie w Rzymie. I skoro widzę, że mamy tu crafta, to sobie myślę, że z miejsca zmienię koloryt mojego ubrania. Chociaż, czy ja właśnie, a właśnie z tej dzielnicy wszystkie mam już zabadane, jak wyglądały. Czekajcie, w ogóle jestem czegoś ciekawa. Właśnie, bo tak zauważyłam, że rzymskie odcienie, albo te, które się nazywają rzymskimi, mają takie swoje wyróżnienie, że tak to ujmę, w postaci tego, że mają innego koloru rękawy niż to z reguły bywa. Jest ile jeszcze do końca? 13 minut niecałe, okej. Okay. Do momentu, w którym przyjdą pieniądze. Więc spoko, co możemy w tak zwanym międzyczasie porobić? Nie mam pojęcia. Ja byłam ciekawa jednej rzeczy. Co to jest? Wieża asasynów. Aha. Okej. Okay. A, wieże Borgiów się zmieniły w wieże asasynów chyba. Chociaż też nie jestem pewna, czy w tych wieżach nie można przypadkiem zamieścić którejś z gildii. Nie mam zielonego pojęcia. Nie jest to ważne w tym momencie. Dobra. Co ja bym chciała zrobić? Chciałabym w sumie pójść w to miejsce, mniej więcej w tę stronę przynajmniej, gdzie jest, gdzie są wspomnienia główne. Swoją drogą mamy zaznaczone położenie Leonarda, co jest fajne, bo to oznacza, że będzie można od niego coś kupić jeszcze więcej. I dobra, natomiast ja bym w sumie... co ja bym chciała porobić? Tam jest odzyskane wspomnienie związane z powrowaniem Leonarda. Myślę, żebym sobie odnowiła tutaj wejście do tunelu. Jest od razu budynek frakcji oraz jakieś sklepy. Więc no właśnie myślę, że się tam udam. I nie zrobimy tego wspomnienia od razu, nie, ale bym chciała bardzo sprawdzić, czy jestem w stanie zsynchronizować się z punktem synchronizacyjnym, z punktem obserwacyjnym, który jest obok. Nie synchronizacyjnym, obserwacyjnym, to jest różnica. Przepraszam bardzo, nie chciałam na strażnika szanownego wpaść. To nie było moim zamiarem, przepraszam bardzo, idę sobie. Mater Deo, to jest takie dosłownie panie najlepszy, zostaw, że mnie pan jest najlepszy, hołd składam, rączki całuję i w ogóle takie przemilanie się. No cóż, bywa, niestety, zdarza się. Dobra, w takim razie będziemy sobie do tego wejścia, do tunelu w miarę możliwości moich. Tutaj widzę, że jest jakieś wejście do wody. Wejrzę się puść. Tylko nie jestem pewna, czy to nie będzie właśnie jakoś szybciej tutaj bardziej wzdłuż sobie się poruszać. W ogóle tutaj właśnie jest niedaleko to wejście do tunelu. Chyba na górze, tak mi się wydaje. Przy okazji tutaj jest krawiec, to sobie też krawca odnowimy. Tak więc ulepsz. Skoro już mam taką możliwość. Okej, okay, to się udało. Tak, przychód się zwiększył z Rzymu. Teraz będzie 7000. Miło. Miło, nie powiem. 7000 na 20 minut. Tak to mogę pracować. Przepraszam bardzo. Swoją drogą, wiecie, jakie my chore kwoty zarabiamy? Dowiedziałam się, że jakby przeciętną pensją człowieka, który był postawiony wysoko, było około 100 florenów. I to właśnie nie takiego pierwszego, lepszego, nie wiem, piekarza albo sprzedawcy kwiatów, tylko właśnie jakiegoś na przykład wysoko posadzonego urzędnika albo urzędnika bankowego. To też jest w sumie właśnie takim, no, miejscem z przywilejami, że tak to ujmę. Więc no, my naprawdę takimi horrendalnymi kwotami w porównaniu obracamy, że horrendalnymi? No, bardzo wysokimi, w każdym razie, w porównaniu, rzecz jasna. Tutaj jest kowal, ale ten kowal jest chyba odnowiony, tak mi się wydaje. A to nie był przypadkiem kowal pierwszy... Oj, przepraszam, nie chciałam kraść. Czy to nie był przypadkiem ten pierwszy kowal, którego odnowiliśmy w ogóle jeszcze za pieniądze, które nam Machiavelli dał? Jakoś, nie wiem, tak mi się wydaje. Aczkolwiek, rzecz jasna, pojęcia nie mam. Misję zatruj żywność zakończono sukcesem. Dobra, awans na sługę. No to niezły awans. Gdzie jest ten medyk? Tutaj jest medyk, dobrze. 915, dobra. A, i przepraszam bardzo, jeszcze te 100 florenów to w skali roku dostawali. A my dostajemy 7000 ponad za 20 minut.
A jeszcze, żeby było ciekawiej, to głowa Ezio jest warta normalnie, nie wiadomo ile, bo właśnie no Shota mi na YouTube podrzucił okejki, gdzie taki jeden gościu to omawiał. Jeśli się zbliżymy do jakiegoś plakatu, żeby go zerwać, to wam pokażę. Natomiast ogólnie na plakacie jest widoczna taka jedna sprawa, że jest widoczna nagroda za głowę Ezia, właśnie ile obiecano za niego wydać. Czy ja słyszę? No słyszę zagadkę prawdy. Jestem jakoś dumna z siebie, że nauczyłam się słyszeć te zagadki, wiecie? Że właśnie nauczyłam się ich dźwięku. Naprawdę, to jest taka głupia rzecz, żeby być z niej zadowolonym, a jednak jestem zadowolona. Grupa piąta. No, jedziesz z zagadkami, jestem gotowa. Loading. Tak, wczytywanie tyle, to ja wiem. Scanning. What am I? Lost. O, to ciekawe. Czy maszyna nabiera samoświadomości? O matko, zgoła się boję. Tak odrobinkę. W zasadzie nawet bardzo, dobra. Powstały demokratycznie narody, z których każdy widziany był przez potężnego wezyra. Dziś określa się go w inny sposób, który czynił starania, aby powstrzymać ekspansję templariuszy. Potężnego wezyra, co? Dlaczego mam wrażenie, że to jest ważne? Przez potężnego wezyra. Jakoś tak mam wrażenie właśnie, że to ten pionek jest ważny. Nie tutaj. Nie wiem, gdzie go przesunąć, szczerze mówiąc. Może najdalej jak tylko... Nie tak. Najdalej jak tylko mogę? Nie. A może właśnie damę? Kto wie? Bo ten jest zablokowany. Tego mogę wysunąć. Wieża jest zablokowana. Tutaj też wieża jest zablokowana. Koń tutaj też za daleko nie zajdzie. Może królem? No nie. Może damą właśnie? A może po prostu pionem? Nie? O, teraz, dobrze. Dama naprzeciwko damy. Musiałam się zastanowić, przepraszam bardzo. Znaczy, to się nie nazywa dama, ale nie pamiętam na chwilę obecną, jak to się inaczej nazywało, więc... Więc niech będzie już dama. Od uderzenia od pioruna padały rządy, zbliżenie. Ocie, panie, co tutaj jest? Salvador Allende pragnął, by lud wszedł w posiadanie przedsiębiorstw w Chile. Okej, then. O Jezu. Chcielibyśmy, aby twój program ekonomiczny się powiódł i dołożymy wszelkich starań, aby ci pomóc. Aha. Argentyna, lata 70. XX wieku. 30 tysięcy ludzi zniknęło na skutek ataków. Miło. To jest ten sam cytat jakiś? A, jest logo Abstergo, dobra. Nie ogarnęłam. Natomiast szukamy jakichś innych rzeczy. Jest znowu coś do rozkodowania, jeśli ktoś chce. Jak ja kocham normalnie tego typu zagadki. Co prawda ja bardziej szukam właśnie tych odniesień całych, czy co to jest. Te sprawy są zbyt istotne, by samodzielnie mogli o nich decydować głosujący Chilijczycy. Okej. To nie jest zbyt uprzejme, że chcecie ograniczać ich demokrację. Chile 1964. Ludzie wiwatowali na samo brzmienie jego nazwiska do roku 1973. Nie wiem, o kogo chodzi, nie znam się aż tak dobrze na historii, więc no nie wiem. Tutaj coś mamy. Natura nam pokazuje, że podstawowy początek, porządek i hierarchia są potrzebne. Augusto Pinochet. Coś jeszcze? Są jeszcze jakieś kody. Lux ogólnie oznacza światło, ale prawdopodobnie jest to coś zakodowane. Mater Deo. W sensie chyba z tego, co mi wiadomo, oczywiście, chyba można gdzieś znaleźć w internecie te wszystkie rzeczy odkodowane, więc jeśli się interesujecie, to właśnie możecie poszukać. Wynajęty aktor. Ten też. To również. Iran, 1953.
i wynajęci aktorzy na przodzie, co? Tutaj? Masa D? Chyba? Nie wiem. Pragnął, by przychody z ropy trafiły do ludu. A ten tutaj? Nie wiem. Zamach stanu. Aha. Dobra, to w takim razie lecimy już do miejsca, o które nam chodzi. I to będzie tutaj. Jest logo Abstergo. Nieprawidłowe koordynaty. Aha. Jak to nieprawidłowe? Czekaj, odszukaj obraz. Czyli to nie to? Nie o to nam chodzi? O proszę, tego się nie spodziewałam. O, tutaj! Dobra. Znaleziono poprawne współrzędne. Okej. Okej, w takim razie... O Jezus Maria, znowu na kole nie ma czegoś. Pewnie mnie to będzie męczyć. Dobra, nieważne. W każdym razie przesuwamy sobie to kopytko na trójkę i siódemka to będzie takie... Takie kółeczko, że tak powiem, niedopełnione. W sensie koło? Nie koło. To się inaczej nazywa. Nie, koło właśnie. Koło jest wypełnione, a okrąg nie jest wypełniony. Dobra, jest okej. Piąteczka potrzebuje tego całego, nie wiem, klateczki powiedzmy. O, i to niech będzie tak. I wtedy trójka oczywiście, że nie jest pokazana. Dobra, to w takim razie szukamy. O, to jest symbol na dwójce. To jest na piątce. Czekajcie. Dobra, symbol mamy na dwójce. Wniosek, szukamy prawidłowości. Aha, dobra, widzę prawidłowość poniekąd. Mamy tutaj półkole, że tak powiem, podczas tutaj mamy jakby całe koło, tylko z połową wypełnioną. Tutaj mamy taką podkówkę z czymś wystającym, a tutaj mamy zwykłą podkówkę. Tutaj mamy trzy kreski, a tutaj mamy w ogóle niepokazane. Tutaj mamy pętelkę, a tutaj mamy pętelkę z jakąś kreską, więc jak sądzę, będzie coś podobnego do tych trzech właśnie linii. Okej, okay, raczej nie to, ale są cztery linie, pasuje mi. Dobra, w takim razie przesuwamy teraz na jedynkę to i siódemki szukamy. O mój Boże, serio? No dobra, w takim razie szukamy. Może w sumie chyba to, tak mi się wydaje przynajmniej, że to ma rację bytu. I teraz te tutaj, o i dziewiątka to będą te, o tutaj. Pięknie! Dobrze, kurczę, nawet od razu weszło. Jezus Maria, jestem z siebie dumna. Temat Ameryka Południowa. Jeśli naszym zadaniem jest zapewnić sukces firmy, agenci firmy muszą mieć możliwość swobodnego przemieszczania się z kraju do kraju i utrzymywania władzy w każdym z nich. Musi zostać zaprowadzony ogólnoświatowy, międzynarodowy porządek. Odpowiedź Argentyna. Powiedzcie kapitalistom, że jeśli pomogą juncie utrzymać się przy władzy, my przerzucimy cały ich korporacyjny dług na mieszkańców Argentyny. To pomoże im zdławić każdą ludową rewolucję. Chcę, żeby związki zawodowe przestały istnieć, jeśli mamy posunąć się naprzód. Odpowiedź odnośnie Chile. Nie należy zachować wolny rynek. Zeszłoroczna wizyta F pomogła utrzymać właściwy kierunek, ale teraz należy sprzedać wszystkie firmy sektora publicznego prywaciarzom, najlepiej za niewielkie pieniądze. Ceny chleba i innych podstawowych artykułów muszą iść w górę. Chcę, by lud żył pogrążony w nędzy i nie miał siły do stawienia oporu. Mój Boże. Jeśli wypłyną jakieś ślady naszego planu, podejrzenia trzeba skierować na rząd USA. Zaangażowanie firmy musi pozostać w tajemnicy. Szukając udanych przykładów podobnego otwarcia rynków, wystarczy popatrzeć na wyzwolenie Iranu w roku 1953 oraz na wyzwolenie Gwatemali w 1954. Dalej w takim razie. Quarantine zone. Okej. Wow, okej. Okay. Ojojoj, co tu jest? Płace powinny być zaniżone, byśmy mogli utrzymać w ryzach klasę średnią, pozostawioną w warunkach uczciwej i wolnej wymiany rynkowej i nie sterowaną nigdy poprzez interwencję demokratycznie wybranego rządu, ani legislatywy, cokolwiek to jest, legislatywa. Tutaj mamy miejsce, w którym jest właśnie też kwarantanna. Dobra, co najmniej dwa miejsca, jak sądzę. A tutaj coś? Nie. To tutaj jedno, tutaj drugie. I jest jeszcze trzecie, okej?
Dobra, jest jedno. Aha. Teraz. No i fajnie. Coś jeszcze? Czy grupa? Grupa, dobra. Czyli mamy grupę piątą. Okej. Jak mówię, jestem dumna z tego, że ja w ogóle usłyszałam tą zagadkę. Bo szczerze się nie spodziewałam, że ją usłyszę. A jednak właśnie się udało, więc... Wy też bądźcie ze mnie dumni, proszę was. Tak. Dobra, w takim razie wchodzimy sobie może wyżej troszeczkę. Santa Maria dei Miracoli oraz Santa Maria di Montesant. I kurczę, nie potrzebowała gra mówić, że jest tutaj zagadka prawdy. Sama dałam radę ją znaleźć. W ogóle chcę sprawdzić moją teorię. Dam radę skakać? Nie, nie mogę skakać. Okej. Chyba, że tutaj po prostu nie mogę skakać. Okej, zobaczmy jeszcze raz. Nie, nie mogę skakać. Okej. No to przykro. Może jak właśnie kupię tą rękawicę całą od Leonarda, to będę mogła skakać po budynkach w trakcie wspinaczki, kto wie. Ale w ogóle długo zajęła trochę ta zagadka. Jestem zadziwiona. Tak patrzę na właśnie stoper, wydaje mi się, że jakby zajęło około 10 minut. Co jest, no jak mówię, interesujące dość, bo o ile nie chcę jakoś się, nie wiem, wywyższać, że z reguły mi nie wychodzi tak długo, że tak to ujmę, rozwiązywanie zagadek, o to mi chodziło, to jednak jakoś, nie wiem, nie spodziewałam się, że mi to tak długo zajmie, więc no, zdziwiłam się trochę. Ale z drugiej strony myślę, że dobrze. W sensie te zagadki są przyjemne do rozwiązywania, przynajmniej dla mnie. Nie wiem, jak ktoś inny je widzi. Jeśli wy graliście i macie jakiś osąd na ten temat, to dajcie znać. Tak, 1900 wydałam, co znaczy, że mam trochę za mało pieniędzy, żeby iść do Leonarda. Ale za to mamy do 7000 na 20 minut. Miło. A ile w ogóle zostało do przybycia pieniędzy do banku? Jeszcze nie przybyły, bo jest oznaczona inwestycja. Dobra, w takim razie jest tam złodziej, który... Dobra, niech sobie ucieka, olać go do prawdy. Chciałam w tym momencie... odnowić wejście do tunelu i przenieść się... nie wiem gdzie. Szczerze mówiąc, to może przeniesiemy się do La Volpe, do Gildii Złodziei, bo tam, w tamtej dzielnicy, że tak to ujmę, już zaczęłam sobie kolorować ubrania, więc bym chciała właśnie jakoś w podobnym miejscu. Gildia Złodziei, o! A nie wiem, czy tam, gdzie mamy w ogóle wspomnienie główne w tym momencie, to czy jest po pierwsze tam odnowione wejście do tunelu, a po drugie, czy jest tam właśnie ta sama dzielnica, czyli zdaje się, że kompania? Jakoś tak? Nie wiem, zobaczmy. Przepraszam, dzielnica antyczna tutaj jest Śródmieście, a tutaj jest kampania, dobra. Okej, ale to chyba jest nadal właśnie dzielnicą antyczną, z tego co widzę. Tak, to jest nadal dzielnica ta antyczna. No dobra, ale tutaj chyba jest też krawiec zaraz obok. Tak, jest krawiec, dobra. W takim razie poproszę farbowanie ubrań. Wetlandzki kasztan był, rzymska oliwka. No dobra. W takim razie sobie właśnie ufarbuj na tą rzymską oliwkę. Pelerynę również bym chciała. Wetlandzka kość słoniowa. A ja chcę oliwkę na chwilę obecną, żeby mi pasowało wszystko do siebie. A nie. Inwestycje sakiewki, może bym spojrzała. No nie za wiele mnie stać. Średni kołczan, duży kołczan. O mój Boże, będzie trzeba zainwestować w to. Ale może się wstrzymam trochę jeszcze. Dobra, w każdym razie powracamy do punktów szybkiej podróży. Żeby się właśnie przenieść gdzieś bliżej. Nie wiem, gdzie będzie najbliżej w sumie. Panteon nie, to nie. Rosa Infiory, port nad Tybrem, koszary. Koszary względnie blisko. Co jeszcze mam tutaj dostępnego? Cole Minale, Koloseum. To by było fajne. Porta Momentana. To, dobra, to do porta. Skoro tamten jest, który by mi najbardziej pasował, spojrzałam, że jest właśnie nie odnowiony.
punkt szybkiej podróży. No trudno, zdarza się. Pokaż, że... Aha, dobra. Już mi wczytałam grę, chciałam powiedzieć, żeby pokazać tą limonkę. Nie o limonkę na Boga, tylko oliwkę, bo faktycznie w świetle z wczytywania gry, że tak to ujmę, to całkiem nieźle można to zobaczyć. Obraz? Ciekawe, czyj? Zakładam, że kogoś nam znanego. Może? Nie wiem. Dobra, nieważne. Nie będę w sumie może wytaczała takich domysłów. Nie wiem, czy tutaj może się wspiąć, dopóki się nie odbuduje zabytku. Bo to jest właśnie ten akwedukt. Ja właśnie nie wiem, czy można go odbudować. W sensie nie odbudować, tylko wspiąć się na punkt widokowy w tym momencie. Szczerze mówiąc, nie wydaje mi się. Ale pojęcia nie mam jednocześnie. Dobra, póki co zostawimy sobie. W ogóle też słyszę jakieś leże Romulusa. Jest w pobliżu również wieża Borgiów, więc myślę, że fajnie by było się przejść i wyzwolić od razu. Swoją drogą bym chciała... Aha, coś wyzwalałam. Okej. Okay. Strefa Borgiów wyzwolona. No spoko. Chciałabym wiedzieć, jaki tutaj jest... O, właśnie. Poziom trudności. Trzeci. To chyba nie aż tak źle, ale i tak mi się wydaje, że do końca nam zostali już tylko tchórze, że tak to ujmę. Czyli właśnie ci, którzy uciekają. Chociaż oczywiście nie jestem tego w 100% pewna. Przydałby się gołębnik na chwilę obecną. Bo widzę właśnie, że asesyni mi powracali z... z misji, które zostały im przydzielone. Mamy tutaj architekta, kolego. Aha, no dobra, no tak, praktycznie. I teraz mi pokaże tą wieżę Borgiów, Chryste Panie. A no to do tej wieży Borgiów nie mogę iść. Okej. Okay. Dobrze, dobrze, rozumiem, spokojnie. Spokojnie, nic się nie dzieje. Ajajaj, czyli się nie uda. Szkoda. W takim razie, no chyba sobie pójdziemy rozpocząć wspomnienie, tak mi się wydaje. W tym momencie. Jest jeszcze tutaj wieża Borgiów oczywiście, ale nie wiem też, czy do niej też przypadkiem nie mam zablokowanego dostępu, więc już olać sprawę. Lecimy, jak mówię, do początku wspomnienia. Zobaczymy, ile się uda zrobić i nie wiem, i tyle. O, mamy tutaj plakacik. Spójrzcie, ile jest oferowane za nagrodę. 50 tysięcy florenów. Jeszcze tak dla lepszego... aha, jeszcze jest w ogóle napisane na tym plakacie, że żywy czy martwy. Ponadto, żeby mieć lepszy punkt odniesienia, większość zabytków kosztuje, odnowienie zabytków kosztuje około 30 tysięcy florenów. A nagroda za głowę Ezja jest 50 tysięcy florenów. Porównajcie sobie. Plany wojenne. Zabij templariusza nadzorcy, by zdobyć mapę z zaznaczonym położeniem jednej z machin wojennych Leonarda. Pełna synchronizacja, wyślij najemników do walki. O proszę. Najemników mówisz, znaleźć nadzorcę, tak, bo to jest ogólnie wprowadzenie właśnie do motywu misji związanych z maszynami Leonarda. Chcę was nająć, panowie, chodźmy. Wydawanie poleceń. Ta, widzę gościa, zabij nadzorcę, przepraszam, tych, walka. Lecicie. Cześć, panie. Wracaj, że tu mister nadzorca. No, ale weź, że go zabij. Dziękuję serdecznie. Plany wojenne, osiągnięto pełną synchronizację. No i dobrze. Okej. Okay. To wystarczyło. Otrzymano mapę od nadzorcy, położenie, coś tam. Zostało chyba oznaczone na mapie. Daleko? No to daleko czy nie? Nie, dość blisko. Okej. Okay. To w takim razie się oczywiście przejdziemy. Się oczywiście przejdziemy, jak mówię. Okej. Okay. Czy chcą, żebyśmy my na chwilę obecną wychodzili z Rzymu? Prawdopodobnie. W gruncie rzeczy. No, chyba tak. Okej. Okay. To w takim razie wychodzimy z Rzymu chyba. To jest właśnie, jak mówię, wprowadzenie do motywu właśnie machin Leonarda, których plany należy niszczyć. Karabin maszynowy Coli Albani. Karabin maszynowy. To ciekawe.
Czy pokaże mi, który jest rok, bo jestem bardzo ciekawa, w jakim roczniku my się poruszamy, bo ogólnie właśnie w poprzedniej części było to pokazywane na początku każdej sekwencji, teraz już nie. Machina piekielna. Leonardo stworzył machinę, która w kilka chwil może zgładzić 100 ludzi. Nie można jej zostawić w rękach takich ludzi jak Bordzie. Pełna synchronizacja. Nie zabijaj nikogo, póki nie zniszczysz planów. Może być ciężko w gruncie rzeczy. Pozostając niezauważonym, znajdź schemat karabinu maszynowego. Mam, rozumiem, nie dać się zauważyć oraz jeszcze nikogo nie zabić. Jezus Maria. Przejdziemy sobie tędy? Szkoda, że nie mogę kusnąć za jego pomocą, jak na przykład za pomocą Lary w Tomb Raiderze. Mogłoby to być przydatne dość. Tam jest jakiś, tutaj też jest jakiś. Mogę na górę? Nie. Nie widzisz mnie wcale. Czy to jest zrozumiałe dla ciebie? Panie? Panie, nie kolego? Czy to by się udało w ten sposób? Nie mam zielonego pojęcia. Prawdopodobnie nie. Zauważają mnie. O! Widzę, o właśnie, siano. Tutaj jest gościu idealny do zabicia, ale nie powinnam go zabijać. Jest też skrzyneczka. Okej. Okay. Mogłabym przejść obok nich w sumie. Tak mi się wydaje, że nie powinni mnie zauważyć. Nie mam zielonego pojęcia, najwyżej się nie uda. I tyle. Dobra, 500 florynów zgarnęłam. A chciałabym... tutaj sobie przebiec. Jest siano, to może do siana się udam. Dobra, to się udało. Aleluja. Dobra, nie wiem teraz, w którą stronę. W teorii tutaj powinnam iść. W praktyce tam chyba widziałam jakiegoś strażnika. Tak, no sobie chodzi strażnik jakiś. Z tego, co widzę. Czy to w ogóle po tej stronie mam te plany zniszczyć, czy po drugiej? Przepraszam, nie ma mnie, nie ma mnie. Nu, lecę do siana. Mnie nie ma, okej, kolego, zapomnij o tym, że mnie widzieli z oski swojej. Nie ma mnie, dziękuję bardzo. Zapomniał, bardzo dobrze. Okej. Dobra. Odwróć się, no, dziękuję. Dziękuję serdecznie za to, że mnie słuchasz. Tak ładnie. Chyba z tej strony są plany jednak, no. Tak mi się wydaje. Dobra, w którą stronę będziesz szedł? Odwracasz się, czy idziesz dalej w tą stronę, że tak to ma? Dalej w tą. Pasuje mi to. Jakim cudem to się udało, na Boga? Dobra, zniszcz schemat. Oraz teraz co się będzie działo? Uwaga, odkrycie obecności spowoduje desynchronizację znowu? No dobra. Skoro tak? Przepraszam, nie ma mnie. Za to muszę ominąć jeszcze tego strażnika. Chociaż już mogę zabijać, więc... Dlaczego, przepraszam bardzo, ja mam pojedyncze ostrze? Dlaczego tak? Halo, co się dzieje? Ja mam tylko pojedyncze ostrze, dlaczego? Cześć. Do widzenia. No jak mówię, mogę to już zabijać, więc dlaczego by z tego nie skorzystać? Tutaj jest dwóch ludzi, to nieprzyjemnie. Przebiegnę sobie obok. No normalnie Mission Impossible. Nie ma mnie. Panie, nie... Kurczę, wykryj mnie. Ajaj. Ale szło dobrze. Czy mnie wywali przy tych planach? Tak, wywaliło mnie przy tych planach, okej. Zniszcz karabin. Czy ja mogę się jakoś przywspinać inteligentnie? Nie wydaje mi się. Nie ma tutaj gościa, co mnie cieszy w gruncie rzeczy. Zniszcz ten karabin. Mogę właśnie wyżej. Mogę tutaj górą przejść. Właśnie. Ty, to jest myśl. Lago Dinemi. Można i tak. Lago Dinemi. Może da radę przejść. Ktoś mnie wykrywa. Z ziemi mnie wykrywają. God
damn it. Liczę na to, że mi się uda jednak. Nie jest to takie proste. Ajajaj, dobra, łyk wody. Dlaczego nie może być coś zrobione prosto i nie może być tutaj otwarte, ja się pytam. Dlaczego? Czekajcie. A weźmiemy, spróbujemy podsłaniakować troszeczkę. Właśnie wspinaj się tutaj. Bieganie zwiększa ryzyko wykrycia. No co ty nie powiesz, gro? Dlaczego ja, przepraszam bardzo, od razu tak nie próbowałam? Tutaj jest ta machineria, co? O, tutaj. Proszę bardzo. Dzień dobry. Shift. A, teraz mam stąd uciec, faktycznie. Uciekam. Tam, gdzie mnie gra prowadzi. Dotarłam do punktu kontrolnego. No i wybuchło, dobrze. Tak, ale jak widać, mają drugą kopię. Więc teraz trzeba za nimi popędzić. Nie pozwól, by wycofano karabin maszynowy. Lecę, bo chcę, a raczej nie chcę, ale... Nie musisz, wiesz, chodzić do galopu. No co ty nie powiesz, gro? Aha, muszę unikać tak troszeczkę tego karabinu. Wniosek koniku będzie ciężko, ale biegniemy slalomem. Galopem i slalomem. Przepraszam, że się tak męczę, koniku. Ale no nie chcę, żeby ci się stała krzywda pod moim przywództwem, a niestety ci się stanie, jak nie będziemy im utrudniać celowania w nas, więc... Hehe. Gościu w ogóle przede mnie celuje, a nie we mnie. Nie powiem. Pasuje mi to całkiem, bo to oznacza, że nie on nie umie celować i jestem odrobinkę bezpieczniejsza. Więc spoko. Całkiem. Ajajaj. Lecimy. Tak, ten galop się udaje cały czas. No gdzie mnie, kurczę, we mnie strzelasz? Dobra, dotarłem do jakiegoś momentu. No, teraz ja przyjmuję tę machinę. O, ja myślałam, że to mi przypadnie zaszczyt zastrzelenia gościa, ale nie. Ucieknij z karabinem maszynowym. Chryste, panie! Coś mi to przypomina, wam? Ucieknij z dobra. Te kamera taktyczna? Fajnie. Ucieknij karabinem. Panie! Gdzie pan się pchasz? Nie wiem. Aha, strzelają we mnie. Kamera zwykła. Dobra. Staranowany! Muszę, wiecie co, muszę się normalnie przestawić jeszcze, bo prawdą jest, że nie pamiętam, w sensie nie pamiętam, nie czuję tego, jak powinnam tą maszynerią wywijać, żeby faktycznie ich staranować jakoś. Teraz to, kurczę, będę miała weselej. No, kurde bela. Aha, przepraszam, w ten sposób się strzela. Myślałam, że drugim przyciskiem. Przykro mi, koniki, natomiast niestety was też muszę postrzelić. Na szczęście ja jestem trochę lepszym strzelcem, względnie, oczywiście. Natomiast no lepiej mi trochę wychodzi strzelanie do moich wrogów. Ja nie pozwolę im zaatakować moich koników. Dobra. Ale ich koniki będę atakowała bezlitośnie. Dobra. Piękne jest to, jak oni się normalnie wywalają w powietrzu. O Jezus Maria! Cudowne koniki normalnie. Dotarłeś do punktu kontrolnego. Fajnie. Kurczę, samo prowadzące się konie. Nie wiedziałam, że przełączam na autopilota, ale konie dają radę. To się jakoś udaje. Ja w to nie wierzę normalnie. Chodź, dobra. Musicie, koniki. Debela, nie trafiłam. Ale całkiem nieźle idzie, moim zdaniem. Dobra. Ustrzelony, drugi ustrzelony. Z drugiej strony. Nie z drugiej strony. Ała. Właśnie bym się uzdrowiła. Dobra. Jesteśmy ponownie, mamy takie spojrzenie ponownie. Przeszkadza mi kabel od moich słuchawek. Kurde, poczekajcie sekundkę. Przepraszam, plecam w mikrofon. Ja muszę ten kabel w ogóle sobie przestawić, bo mi on naprawdę przeszkadza, bo mi on włazi pod myszkę i jakoś właśnie nie mogę... Trudniej mi przez to obracać tą myszką. Weźcie, spadajcie wszyscy.
Koniki! Ja wiem, że może niekoniecznie macie funkcję autopilotu, aczkolwiek proszę was, współpracy trochę. Dobra. Kurczę, chciałem, żeby wybuchło jeszcze na koniec. Kto do was jest? A, wywalił się o konia przyjaciela. Przyjaciela, za dużo powiedziane. Kolegi z pracy. Kolegi po fachu może bardziej. Kurde, Bela. No kurde, Bela, nie mogę wycelować, przysięgam. Jak szalona będę. Kurde, Bela. Dobra, włącza się we mnie taka leciutka panika. Mater Deo, ile was matka, więcej was matka nie miała? Auć. No, kurde, Bela, nie mogę obrócić tą myszką. Udało się? O, chyba koniec. Jezus Maria, dziękuję bardzo. Jezu, ten jakie, kurczę. Ten jakie manewry odwala, Chryste Panie. W gruncie rzeczy, co mnie to normalnie dziwi. Ben, bank, osiągnięcie. Fajnie. Jakby mi to nie przeszkadza, absolutnie. Mnie to nawet troszeczkę łechta ego. Spodziewałam się, że będziemy przerywać po drodze, szczerze przyznam, ale się udało zakończyć szybko. Znaleziono machiny wojenne. Mówisz, gro. Skoro tak, jak tam z przychodami? Moje pytanie. Chyba się już pojawiły. Tak mi się wydaje, że się zresetował licznik. Gdzie ja mam jakiś bank? Pojęcia nie mam. A gdzie mam wspomnienie główne? Kryjówkę na wyspie, okej. Dobra, w takim razie, ale Leonardo jest gdzieś tam w ogóle. Gdzie jest jakiś na Boga najbliższy bank? Nie mam zielonego pojęcia. To jest takie przykre, nie mam pojęcia. Dobra, to w takim razie chyba pędzimy gdzieś... Aha, jestem w pobliżu punktu widokowego. W pobliżu tego punktu widokowego... jest gołębnik. Natomiast powinien być jeszcze... Znisz wszystkie machiny Leonardo, by ochronić mieszkańców Italii. Oczywiście, że nie doczytałam do końca. I dostępne jest nowe wspomnienie Krystyny. Okej. Okay. Tak, dobrze, pomiń. Dziękuję serdecznie. Asasyni. Proszę ja was, automatycznie sobie przydzielajcie awanse. Mnie to nie obchodzi, co wy sobie rozwijacie. Nie tak. Właśnie nie chciałam. Kurde, Bela. Jak ja to kocham, że trzeba właśnie widzieć tą animację cały czas. W sensie za każdym razem. Jeszcze jeden. To jest piękne. Ci to są normalnie pachołki, a ci to są słudzy na drugim poziomie. Ładnie. Okej, okay, misje? Przyjmij zadania zabójstwa, żeby zabić wyznaczony cel. A, zlecenia, dobra. Pardon. Skradnij informacje w takim razie. Kogoś tutaj poślemy. Czy jeden na pierwszym poziomie da radę? Da radę, dobra. W takim razie rozpocznij misję. Tak, enter. Poziom trudności 2. Ja bym chciała posłać na pewno najsłabszego, żeby się uczył. I dobra. Barcelona. Nie, no na piątkę to raczej nie są jeszcze gotowi. Dwójeczka. Okej, okay, status otwarte. W takim razie poślę ja waszą dwójkę i radźcie sobie. Tutaj jest na trójce, powinni sobie dać radę. Po prostu ich damy trójkę, a nie samodzielnie. Tak więc zaakceptuj misję. Moskwa. Piątka, to nie. Paryż. Trójka, no to też troszeczkę już dużo. Londyn. Szukamy na dwójeczce. W sumie po sobie powinien dać... nie dasz sobie rady, kolego. To ci szukamy w takim razie na jedyneczce. Wobec tego. Chociaż w sumie dwójka dwójce nierówna, to trzeba przyznać. Dobra, w takim razie lecisz na misję samodzielną i sobie radź. Okej, w takim razie ja jeszcze się udam do banku. Czy przedłuży troszeczkę odcinek, trudno. Gdzieś tu powinien być właśnie punkt... Jezus Maria, przepraszam, że tak kręcę kamerą. Gdzieś tu powinien być punkt szybkiej podróży, którego nie mam na mapie, bo... Kurde, Bela, no ludzie, no. Zdeponowano pieniądze, no właśnie. Czy ja tutaj w ogóle mogę spojrzeć u tego dziabonga, ile kosztuje? Czy to jest strefa zajęta? Ta. Znajduje się pod wpływem wieży. Jezus Maria, czy wy mi możecie tego nie pokazywać? Ja wiem, że są wieże. Ja wiem.
Dobra, uspokój się, człowieku. O, jest, jest punkt szybkiej podróży, cudownie. W takim razie sobie shifta użyjemy. I Dolorosa Infiora. W takim razie. Do mojego ulubionego banku, w który tyle zainwestowałam i teraz czeka nas ostatnia inwestycja właśnie w ten bank. Więc miło. Ja wiem, przedłużam odcinek, jak to zwykle bywa, aczkolwiek no to są rzeczy, które też trzeba zrobić, chcąc, nie chcąc. Więc no po prostu trzeba się przejść, właśnie zrobić i tyle. Znaczy nie trzeba, to nie jest tak, że w 100% wymagane, że to tak ujmę, ale w dalszym ciągu bardziej jest to coś, co ja też bym chciała wykonywać. W tę stronę, tak. Oczywiście znowu musiałam kogoś okać przez przypadek. Jezus Maria, znowu. Ależ mnie to denerwuje, że właśnie w tej części znacznie jest łatwiej okaść kogoś przez przypadek i to jest denerwujące właśnie. Okej, w takim razie inwestujemy. Po raz ostatni, nagroda za inwestycje to jad. Pięknie. Wszystkie nagrody za inwestycje dostaliśmy z tego banku. W takim razie w przyszłości, nie wiem, może w tego kulej krawca obok będziemy inwestowali. Albo zostaniemy przy bankach, jeszcze nie wiem. W każdym razie myślę, że w tym momencie się z Wami pożegnam. Tak więc dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie. Mam nadzieję, że tenże odcinek Wam się podobał i że będziecie też oglądali następne. Do usłyszenia, cześć!